Wyobraź sobie, że siedzisz w poczekalni u lekarza albo w szkole na nudnej lekcji. Opierasz głowę o ścianę, ponieważ pogrąża cię senność. Kiedy po raz kolejny otwierasz oczy, nie budzisz się w tej samej rzeczywistości, w której zasnąłeś. Zauważasz, że dookoła ciebie znajdują się żółte ściany, a na suficie są lampy, które migają i wydają monotonny, nieprzyjemny dźwięk. Wstajesz z podłogi i zauważasz, że wykładzina śmierdzi pleśnią, zupełnie jak stare zaplecze w jakimś sklepie. Budzisz się w postkomunistycznych pomieszczeniach, wyglądających jak budynki biurowców, takie puste i duże. Dookoła ciebie stworzony jest ogromny labirynt, który nie ma końca. Próbujesz znaleźć wyjście, przechodzisz do coraz to innego pokoju, jednak otoczenie cały czas wygląda tak samo. Tracisz nadzieję na to, że kiedykolwiek opuścisz tą nieznajomą rzeczywistość. Jednak powinieneś zdawać sobie z tego sprawę, że to dopiero początek poziomu w backroomu. Od lat wiadomo, że na naszym świecie nie istnieje tylko jedna rzeczywistość oraz jedna planeta. Wielu ludzi wierzy w tak zwane inne wymiary, które na przykład zostały udowodnione poprzez istnienie tak zwanego trójkąta bermudzkiego, obecnego na morzu lub na niebie, gdy ginęły samoloty lub statki. Czymś podobnym są również znane ostatnio w internecie The Backrooms, czyli tak zwane z angielskiego zaplecza. Jest to nic innego jak labirynt utworzony z żółtych, postkomunistycznych pokoi, z dziwną, śmierdzącą tapetą oraz wykładziną. W tle słychać dźwięk popsutych, wypalających się lamp, które są na suficie. Najbardziej przerażającą rzeczą jest to, że nie ma tam kompletnie nikogo i otacza cię całkowita pustka, pozwalając ci zwariować wśród monotonnego dźwięku lamp oraz migawek. Według internetowej legendy na temat backroomów, osoby cierpiące na bezsenność są potrójnie narażone na utknięcie w innej rzeczywistości. Możemy tam trafić tylko wtedy, gdy jesteśmy bardzo zmęczeni i na przykład siedzimy i przysypiamy na lekcji albo w poczekalni u lekarza. Były również przypadki, że do backroomów dostały się osoby pracujące właśnie w wysokich, postkomunistycznych budynkach. Dostały się one na ukryte w ścianie zaplecze, czyli właśnie backroom. Ciężko jest wyobrazić sobie istnienie innej rzeczywistości, ale postaram się to wytłumaczyć w taki sposób. Mamy ścianę, prawda? Znajdujemy się w jakimś pokoju. Między innymi za ścianą może znajdować się kuchnia, łazienka albo pokój naszych rodziców czy rodzeństwa. Ale nikt nie wie, co znajduje się w środku tej ściany. I tam właśnie może znajdować się portal do innego wymiaru. Mimo tego, że istnieją inne wymiary, to backroomy są internetową legendą, która rzekomo nie jest prawdziwa. Wiele osób akurat po tym, jak przeczytało tą historię albo w jakiś sposób dowiedziało się o backroomach, zaczęło skarżyć się o dziwnych, przedłużających się snach, w których właśnie pojawiały się tego typu miejsca. Niektórzy ludzie tak bardzo zaczęli bać się legendy o backroomach, że w ich podświadomości zakodowało się istnienie tego wymiaru, dlatego podczas śpiączki albo podczas zwykłego snu dostawali się tam. Mając na myśli obecność backroomów w śpiączce, mówię o pewnym przypadku, o którym słyszałam na zagranicznym TikToku. Pewien mężczyzna, który zapadł w śpiączkę po wypadku samochodowym i wiedział wcześniej o backroomach, utknął w nich, gdy był właśnie w śpiączce. Spał niecały tydzień, jednak czas w tej innej rzeczywistości tak się dłużył, że wydawało mu się, że nie było go kilka lat. Ponoć jego zdrowie psychiczne po tym wszystkim nigdy nie doszło do normalności i całkowicie zwariował, będąc w tej rzeczywistości. Żółte pokoje, które przed chwilą pokazywałam, wyglądające na zaplecza albo pustą część jakichś budynków, w których są biura, są dopiero pierwszym poziomem backroomów. Wyobraź sobie, że znajdujesz wyjście po długiej męczarni oraz wędrówce, a okazuje się, że to dopiero 1% Twojej podróży. Inne rodzaje backroomów ukazują się wtedy, kiedy przejdziesz poziom pierwszy, czyli ten żółty, ale niekoniecznie. Możesz pojawić się w innym rodzaju zaplecza od razu. Zdjęcie, które tutaj widzicie, pochodzi z pewnej estetyki weirdcore albo dreamcore, która przedstawia bardzo znajome miejsca, które możliwe, że widzieliśmy kiedyś w snach.
Według tych zdjęć w taki sposób może wyglądać inny poziom backroomu albo inny rodzaj, znajdujący się również na pierwszym poziomie. Może to być wielka IKEA, zbiorowisko schodów, podziemny parking albo nawet ulica. Im bardziej ciemne jest miejsce, tym bardziej staje się trudne do przejścia i niebezpieczne. Ponieważ im bardziej zacieniony jest poziom backroomu, przez który przechodzimy, tym więcej dziwnych postaci wyskakuje z kątów albo pojawia się znikąd. Nikt tak naprawdę nie zna chronologii tych poziomów i ciężko jest zdobyć jakiekolwiek informacje, co się w nich znajduje. Jednak im trudniej, tym te podziemia mogą być ciemniejsze, mogą być również zalane wodą, a pod koniec mogą być nawet jednym wielkim basenem, który musimy przepłynąć. Teraz właśnie Wam pokażę, jak mogą wyglądać przypadkowe rodzaje backroomów. Nie będę nawet wymieniać, co to jest. Zazwyczaj to jest jakiś szpital, podziemia, sklep i różne tego typu rzeczy. Po zapoznaniu się z omówionym tematem, często znajduję nawiązania do zaginięć pewnych osób. Czy to możliwe, że osoby, które przepadły jak w kamień wodę, mogły właśnie przenieść się do innej rzeczywistości? W tym odcinku, jeżeli już mówimy o innych rzeczywistościach, opowiem nieco o shiftingu, który polega na celowej i świadomej zmianie rzeczywistości. Nie jestem do końca obeznana w tym temacie, aczkolwiek dość sporo czasu spędzam na TikToku i ten temat obił mi się o uszy. Shifting realities to inaczej tak zwane przełączanie rzeczywistości, jeżeli mam dosłownie tłumaczyć. Polega ono na tym, że możemy się przenieść do wyimaginowanego przez nas świata, albo do świata bajek, anime, filmów itd. O shiftingu pewnie stworzę osobny odcinek, który pojawi się w dość dużym odstępie czasu, bo po prostu nie stawiam za często filmów, tak już mam. Kontynuując, pewnie się zastanawiacie, dlaczego nagle mówię tutaj o przełączaniu rzeczywistości, gdy mówimy o backroomach. A no właśnie, chciałabym Was przestrzec przed różnymi metodami shiftingu oraz przed takim nieumiejętnym podchodzeniem do zmiany rzeczywistości, ponieważ przypadkiem możemy przenieść się do tego wymiaru, do którego nie chcemy i będzie ciężko nam stamtąd się wydostać. Właśnie dlatego jestem nieco zniechęcona do shifting realities, ponieważ jakby boję się utknięcia w backroomach. Dla niewtajemniczonych zmiana rzeczywistości wygląda dosłownie tak, jakbyśmy byli w tym samym świecie. Wszystko jest dokładnie tak samo realistyczne. Możemy znaleźć się, nie wiem, w Harrym Potterze, w Creepypaście, w jakimś anime, nie wiem, we Władcach Pierścieni, gdzie tam chcecie. Ale możemy sobie również wymyślić swoją własną rzeczywistość, ale do tego będzie potrzebny skrypt i pisanie informacji i silna wizualizacja, czyli wyobrażanie sobie i planowanie, jak będzie wyglądać to miejsce, do którego chcemy się przenieść. Podobno shifting jest bardzo bezpieczny i nie chcę nikogo zniechęcać do tej praktyki, aczkolwiek ja się nieco boję, jeżeli jestem obeznana z takimi rzeczami strasznymi typu backroomy itd. Ogólnie zauważyłam, że prowadzę mój content w nieco chaotyczny sposób i jest mi trochę przykro z tego powodu i nie czuję się wystarczająco dobra w tym, co robię, ponieważ cały czas wtrącam jakieś dziwne rzeczy, albo zmieniam tonację głosu, albo mówię jakieś głupoty wyrwane z kontekstu i zastanawiam się, dlaczego w ogóle ktoś mnie jeszcze ogląda, skoro ja tak wszystko mieszam. I jeżeli nie rozumiecie tego czasem, co mówię, to proszę piszcie w komentarzach, ja się postaram zwolnić i jakiś scenariusz ogarnąć bardziej sensowny itd. Jednak z naszej wykreowanej rzeczywistości możemy się w łatwiejszy sposób wydostać, wystarczy cały czas intensywnie myśleć o wyjściu albo sobie ustawić takie hasło bezpieczeństwa i mówimy je wtedy i się budzimy. Ale z backroomami, czyli z tak zwanym innym wymiarem, jest nieco ciężej, ponieważ dostajemy się tam zupełnie przypadkowo. W naszej symulacji i jakby uniwersum, w którym żyjemy, pojawia się pewien błąd, jakby taki glitch i przez to właśnie pojawiamy się w backroomach. I chociaż będziemy intensywnie myśleć o wyjściu, to i tak nam się nie uda, bo tutaj trzeba fizycznie się wydostać, nie tylko umysłowo. Musimy znaleźć wyjście albo przejść wszystkie poziomy. Czasem nawet to nie wystarcza. I zazwyczaj, gdy wracamy do swojego normalnego świata, budzimy się w jakimś szpitalu, bo ludzie oraz nasi bliscy zaczynają się niepokoić, dlaczego na przykład tak randomowo zasnęliśmy i nie możemy się obudzić. Nasze ciało wciąż zostaje na przykład w tej klasie, w której nam się zaspało, a nasza dusza i nasz klon wciąż błąka się w backroomach. A my mamy kontrolę tylko nad tą osobą, która znajduje się w innym wymiarze i ciężko nam powrócić do normalnego świata. To jest właśnie bardzo przerażające w backroomach oraz ta pustka i brak obecności jakiejkolwiek innej osoby.
Temat ten bardzo mnie zainteresował i mam nadzieję, że jak zrobię o tym większy research, to stworzę jeszcze jakiś odcinek na ten temat. Piszcie w komentarzach, co sądzicie na temat backroomów i może podzielcie się ze mną jakimś doświadczeniem na temat shiftingu albo zgubienia się w innym wymiarze. Z chęcią poczytałabym taką historię, bo trochę mam już dość słuchania o duchach i nawiedzonych domach. Trzymajcie się ciepło i bezpiecznie i pamiętajcie o tym, żeby dbać o odpowiednią ilość snu, a jeżeli macie problemy ze snem i chorujecie na bezsenność, szybko skontaktujcie się z lekarzem lub weźcie jakieś leki, ponieważ z backroomami naprawdę nie ma żartów.